Kunowie tylko na pozór wszystko po staremu. Burmistrz Lech Łodej stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy. Pierwsze poważne rozmowy przeprowadził z przedsiębiorcami, o czym poinformował na stronie internetowej urzędu. Zjednoczenie się tych przedsiębiorstw jest taki zakus, aby powstała unia tych firm, żeby to było jedno przedstawicielstwo, które będzie z nami tutaj z urzędem prowadzić rozmowy, żeby to ułatwić nam pracę. I ogólnie spotkanie było bardzo dobre. Część przedsiębiorców była zaskoczona, że zostali w ogóle zaproszeni, ponieważ niektórzy od 18 lat nie byli tutaj w urzędzie zapraszani. W Ostrowcu również trwają rozmowy na temat przyszłości lokalnego biznesu. Przedsiębiorcy nie ukrywają, że warunki, na jakich dziś przyszło im funkcjonować, są wyjątkowo trudne. Chcieliby zmian w podatkach. Uważają, że obecnie są one za wysokie. Okazuje się, że w niektórych gminach naszego powiatu i województwa są podatki o wiele niższe. Są też takie, które mają podatki wyższe, to też trzeba powiedzieć. Sam wiem, że na przykład są podatki wyższe, chyba w Kazimierzy Wielkiej, ale jesteśmy, powiedzmy, w tym gronie gmin, które mają podatki najwyższe. Podczas tych pierwszych konsultacji przedsiębiorców w Ostrowcu Świętokrzyskim właściciele firm najprawdopodobniej nie wiedzieli o rozporządzeniu ministra finansów dotyczącym podatków. Od 17 lutego samorządy będą mogły udzielać przedsiębiorcom pomocy, m.in. przez zwolnienia z podatku od nieruchomości czy środków transportu. Są jednak pewne warunki. Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z ulg, musi zgłosić taki zamiar do właściwego organu podatkowego, czyli do gminy. Poza tym musi wnieść wkład finansowy w wysokości minimum 25% kosztów kwalifikowanych. Dodatkowo po zakończeniu inwestycja musi pozostać w regionie przez 3 lata w przypadku małych i średnich firm oraz przez 5 lat w przypadku większych przedsiębiorstw oraz w efekcie osiągnąć wzrost zatrudnienia w stosunku do średniej z roku poprzedniego i nowe miejsca pracy utrzymać również przez 3 w przypadku małych, średnich przedsiębiorstw albo 5 lat. Dla Lecha Łodeja jest to ciekawa propozycja. Burmistrz Kunowa jest zwolennikiem łagodnej polityki podatkowej. Czasami to jest tak, że obniżenie podatków powoduje większe wpływy z tych podatków, jeżeli to jest rozsądna kwota, jeśli chodzi o obniżenie, a wygórowane podatki, które po prostu zarzynają działalność na danym terenie, no, nie są ściągalne, bo są za wysokie i nie ma tutaj strefy przemysłowej uprzywilejowanej na ten moment. Pozytywnie rozporządzenie ministra finansów ocenia też wójt Bałtowa Andrzej Jabłoński. Jego zdaniem ułatwi ono podejmowanie decyzji. Rozporządzenie godne uwagi i zawsze warto nad realizacją podatkową, nad funkcjonowaniem samorządu zastanowić się, jaki charakter i jakie oddziaływanie tutaj to rozporządzenie może spełniać i jakie oczekiwania tutaj wzajemne mogą być zrealizowane. Więc z pełną otwartością przyjmujemy te działania do realizacji. Przedsiębiorcy z Ostrowca Świętokrzyskiego swoje oczekiwania jasno sprecyzowali. Chcą zróżnicowania w podatku od nieruchomości i większych ulg. Rozporządzenie ministra finansów daje im konkretne argumenty do negocjacji z samorządem.